Witajcie moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games. A to jest kolejny odcinek z gry Spyro Dragon. Słuchajcie, bardzo, ale to bardzo was przepraszam, słuchajcie, za to, że wczoraj nie było odcinków. Czekajcie, coś mam za głośno. Ale po prostu, słuchajcie, nie było mnie w domu. A potem jak byłem, no to musiałem niestety sprzątać w pokoju, ponieważ była przeprowadzka. Musiałem sobie wszystkie rzeczy przenieść do nowego pokoju, więc słuchajcie, długo mi to zajęło. A potem jeszcze musiałem iść do cioci, więc no, po prostu wczoraj miałem po prostu taki dzień pełen jakby wrażeń. No, może to tak ująć. Dobra, idziemy do baloniarza i lecimy do krainy nieznośnego gnorka, tak? Czy jak mu tam było? Nie no, nieznośny gnorek, nie? Dobrze pamiętam. Dobra, lądujemy. Dobra robota, Spyro. Mam nadzieję, że wiesz, na co się piszesz. Ojczyzna gnieznośnego. Nieznośnego. To mało zachęcające miejsce. Gotowy do podróży? Tak. Gotowy. Zawsze i wszędzie. Świat gnieznośnego. Okej. Zobaczymy, jaka to będzie walka. Bo słuchajcie, to już będzie boss, nie? Końcowy. Czy nie? Powinien być. Chyba, że go nie będzie. Ale nie, no widać, że będzie bossik. Bossik jest. Nie, czekajcie, nie będzie bossa. Bossu, no bo zobaczcie. Uwolnimy smoga i mamy te diamenty. Czy klejnoty. Hej, przecież już się uwolniłem. Jesteś w ojczyźnie gnieznośnego gnorka. Delby? To właśnie ty musisz go pokonać. My go uratowaliśmy? Jestem gotowy. Nie pamiętam. Najpierw dotrzyj do kresu każdego z tutejszych obszarów. Ale możliwe, możliwe. Zmierzysz się na końcu. No dobra, okej. Okay. Aha, czyli na koniec. Dobra, okej. Okay. No to co, najpierw diamenty, tak? Czy tam klejnoty? Nie, no naprawdę, słuchajcie, muszę zobaczyć odmiany tych klejnotów i diamentów. Albo wy mi napiszcie w sekcji komentarzy, czy to są... Nie no, zostań tutaj. Czy to są diamenty, czy klejnoty? Bo nie wiem, słuchajcie, jak ja mam to nazywać. Zatoka gnorków. Okej. I co, tylko tyle? To mało. O, czekajcie, jeszcze jeden diamencik. Dobra. No to co, lecimy. Nie mamy zbyt dużego wyboru. Czyli jak rozumiem, inne światy dopiero się odblokują z czasem, tak? Jak przejdziemy wyznaczony etap. No dobrze. Okej. No, no to słuchajcie. O, bardzo was przepraszam, ale jest godzina 21 i już mi się tak chce spać, że tragedia. Ale mówię nie, bo na pewno jutro, słuchajcie, będą goście i znowu ja, słuchajcie, nie nagram dla was odcinka. Więc trudno. Trzeba jakoś się przymęczyć. No, dawaj. Ty. To są gnorki? Dobre. No, okej, na tym ja skończyłem? Bo coś mówiłem i nie skończyłem, nie? Aha, że porejmanie, znaczy porejmanie, no i się wygadałem, no dlaczego ja jestem taki? Że słuchajcie, że po Spyro będzie gra Rayman Legends. Będzie Rayman Legends, ze względu na to, że chciałem nagrywać, znaczy nie to, że chciałem, ale że po prostu, no tak jakbym, było w porządku, gdybym nagrał jeszcze dwójkę, tak? Spyro i trójkę, ale jeden z moich widzów napisał, że właśnie by chciał zobaczyć inną grę,
niż Spyro. No to pomyślałem sobie właśnie, że bym nagrywał Raymana w takim razie. Co wy na to? Może być tak, czy nie? Czy tak średnio? Dobra. Nie w tą stronę. W tamtą, o. Dobra. Jeszcze raz go walniemy. I jeszcze tego gościa. O, czekajcie, żeby tylko nie spaść do wody! Kurde. Ale na szczęście możemy go tak pokonać. Dobra. I co? I znowu... No nie... A ja chciałem na górę. Czekajcie, możemy się tam dostać? Dobra, jakoś się dostaliśmy. Posłuchajcie, ja nie chcę nic tutaj ominąć. W żadnym wypadku. Albo się cofać. Więc słuchajcie, ja chcę tutaj już wszystko zebrać i mieć z głowy. Jak to się mówi. Dobra, ktoś ty? Latif. Kontynuuj swoje dzieło, Spyro. Gnieznośny już powinien zacząć się ciebie bać. Na jego miejscu trząsłbym już portkami. Dokładnie, Spyro. Dokładnie. Jesteśmy tacy straszni, że słuchajcie, głowa mała. Nie no, żartuję. Chociaż? W sumie? Czy jesteśmy aż tacy straszni? Kto tam wie? Dobra, słuchajcie, musiałem to zrobić. A, to nie tędy. Przecież tam jest most. No tak, sorry. Tu już nic nie ma, nie? Nie ma, chyba. Bo przedtem też tak sprawdzałem i co? I była, nie? Więc trochę tak słabo. Dobra, jeszcze raz. O, żyćko mamy, super. 46 żyć. Wow. No takiego etapu, znaczy tak tyle żyć, to słuchajcie, ja w żadnej grze nie zdobyłem. O, o. To jest TNT. Dobra, wybuchaj. Okej, spoko. Gin, gościu. Czy tutaj nic nie było? Nie. A, już wiem jak to załatwić. Chociaż... Nie, nie wiem. A, dobra, już wiem. Chyba. Dobra, spadaj. Okej. Kurde. Dobra. Udało się. I tak, co my tutaj mamy? Tutaj nic. No i uwaga. O. Same czerwone, czyli same jedynki. Jać. Tragedia. Jak same jedynki. Chociaż piątki by mogły być. Dobra, tu byliśmy. No to pójdziemy sobie tutaj. I kolejne jedynki same. Dwójki i piątki. No to już wolę piątki. Okej. Dobra. Pokonamy go w taki sposób. Aha. O, to fajnie. Dobra, szarżujemy w takim razie. Wow. To było widowiskowe. Ej, dawaj tą skrzynię. No, super.
Dobra, kolejny smok. Tomasz! Wow! Nie sądziłem, że nadejdzie pomoc, zwłaszcza w postaci takiego malucha. To znaczy, zawsze w ciebie wierzyłem, Spyro. Mam nadzieję. I tego się trzymaj. Mam nadzieję taką. Bo nie lubimy być nazywani maluchami. Prawda, Spyro? No. Maluchy to są ci, którzy mają 3 latka. O. A ci, którzy już mają 5, no to już tak. Już są nawet bardziej zrozumiali we wszystkim. Znaczy, dobra, okej, okay, może nie we wszystkim. Ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Że każdy z nas jest mądry. Dobra, którędy idziemy? Tędy? Tędy. Pójdziemy sobie. Kurde. Ja nie mogę, ale to ciężkie będzie. Chociaż... Nie no, gdzie tam. O, super, kluczyk by nam się przydał. No to jednak... Chociaż czekajcie. No właśnie. Po co komu kluczyk? Jak się ma takie skrzynki. Znaczy... Beczki. Dobre. A chciałem tak we wszystkich. Nie tam, Spyro, tam. O. No jeszcze raz. Spyro, co jest? No. Dobra. Szczurki mamy, super. No to idziemy w takim razie tutaj, co? No właśnie. Czyli tutaj i tam zapewne już będzie... Kunic. Chyba. Poczekajcie, bo ile mam musimy zdobyć? 400. No, no to już wszystkie smoki mamy uratowane, no to zaraz będzie koniec, słuchajcie. O! Jeszcze raz. Dobra. Czy tutaj nic nie było? Nie, sama woda jest. Dobra, goście. Proszę bardzo. Tak pojedynczo mam ich... O! Tym razem poszło we dwójkę. No i to mi się podoba. Dobra, jeszcze tylko 10. No i spoko. Dobra, okej. No, poziom ukończony w 100%, no to jest spoko. Więc słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo, ale to bardzo wam dziękuję za uwagę. Zobaczymy tylko, jaki świat nam się otworzy tym razem. Tym razem nam się otworzyła pomarańczowa przystań. Tak? Przystań? Tak. A czekajcie, ile diamentów? 200. O, no to mało. I jeszcze jeden smok do uratowania, tak? No dobra, okej. Okay. No to słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek wam się spodobał, no to wiecie, co robić, tak? Łapka w górę, subskrypcja, komentarz, no i... Trzymajcie się, no i cześć!